Witam Cię, bracie i siostro, w drugiej części odcinku o charakterze Bożym. I co? Mam nadzieję, że spędzisz miło ten czas. Jakbyś się nudził, to przyspiesz sobie na YouTubie, można przyspieszyć odtwarzanie. Wtedy nie będziesz musiał tak długo na mnie patrzeć. Ponieważ w pierwszym odcinku tylko mówiłem, nie dawałem żadnych przykładów ze Słowa, znaczy dawałem, ale nie cytowałem żadnego przykładu ze Słowa Bożego. Chciałem teraz pokazać, jak się objawia to, charakter Boży w Słowie Bożym. Jak się, tak naprawdę, że o tych rzeczach, o których, jak to się objawia, objawiają się te rzeczy w Słowie Bożym, te, o których ludzie najczęściej zapominają i nie chcą o tym myśleć, czyli o tym, że będą sądzeni. Czyli, że Bóg jest sędzią, jest sprawiedliwym sędzią. Oczywiście też jest miłosierny, gniewa się też, tak, na zło. I że wszystko jest zależne tak naprawdę od nas. Że Bóg chce, żeby wszyscy, zresztą może sobie później zdecydujemy, przecież liście do, to nie chcę powiedzieć głupoty, ale zaraz zdecydujemy. W jednym z listów Paweł pisze, że Bóg chce, żeby wszyscy, tak, dostąpili zbawienia, żeby wszystkich żeby wszyscy doszli do pokuty, żeby wszyscy się odwrócili od swojej drogi, żeby nikt nie zginął. Więc chciałbym teraz w kilku przykładach pokazać, jak Pan się zachowuje i co Jemu leży na sercu, tak? Bóg przyszedł na świat tutaj, żeby nam zaświadczyć o tym, o swojej miłości, o tym, jaki jest Jego charakter. I On się objawił w Jezusie Chrystusie, tak? Jest nikogo, żadnego człowieka, który do Niego przyszedł, nie odrzucił. Tylko zawsze, nigdy nie mówił tak, że rób co chcesz, nic się nie dzieje, możesz żyć tak, jak żyjesz, ja Cię kocham i Ci wszystko wybaczę. Jezus tak nie mówił nigdy. Jezus mówił, idź i nie grzesz więcej. Przychodzi do Niego młodzieniec, czego mi jeszcze brakuje. Nie powiedział mu, o super, wypełniasz wszystkie przykazania, jest super, trwaj i tak dalej, git. Nie, jednego Ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, daj ubogim. Bóg, nie, Boża miłość nie jest taka jak ludzka miłość, nie jest taka jak my myślimy, tylko Boża miłość jest opisana właśnie w 13 rozdziale listu do Koryntian. Ale już skończmy gadanie. Ja zwykle już się zagadałem. Więc przejdźmy do pierwszej takiej rzeczy, którą Bóg, jaki Bóg jest. I chciałem zacząć od po prostu rozmowy Abrahama z Bogiem na temat Sodomy i Gomory. Potem Pan powiedział, ponieważ okrzyk Sodomy i Gomory jest wielki i ich grzech jest bardzo ciężki, zstąpię teraz i zobaczę, czy postępują według tego krzyku, który doszedł do mnie. A jeśli nie, dowiem się. Wtedy ci mężczyźni odwrócili wzrok i poszli stamtąd do Sodomy, ale Abraham jeszcze stał przed Panem. I Abraham zbliżył się i powiedział, czy wytracisz sprawiedliwego razem z niegodziwym? Jeśli będzie 50 sprawiedliwych w tym mieście, czy je wytracisz i nie oszczędzisz tego miejsca ze względu na 50 sprawiedliwych, którzy w nim są? Niech to będzie dalekie od ciebie, byś miał uczynić coś takiego i zabić sprawiedliwego z niegodziwym, żeby sprawiedliwy był jak niegodziwy. Niech to będzie dalekie od ciebie, czy sędzia całej ziemi nie postąpi sprawiedliwie? Wtedy Pan odpowiedział, jeśli znajdę w Sodomie 50 sprawiedliwych, w samym mieście oszczędzę całe miejsce ze względu na nich. A Abraham odpowiedział, oto ośmielam się teraz mówić do mojego Pana, choć jestem prochem i popiołem. Gdyby do tych 50 sprawiedliwych zabrakło 5, czy z powodu braku tych 5 zniszczysz całe miasto? I odrzekł, nie zniszczę, jeśli znajdę tam 45. Odezwał się ponownie do niego i powiedział, a gdyby znalazło się tam 40? I odpowiedział, nie uczynię tego ze względu na tych 40. I Abraham powiedział, niech się nie gniewa mój Pan, że zapytam, a gdy znalazło się tam 30? Odpowiedział, nie uczynię tego, jeśli znajdę tam 30. Rzekł jeszcze, oto ośmielam się teraz mówić do mego Pana, a gdy znalazło się tam 20.
Odpowiedział: nie zniszczę go ze względu na tych 20. Powiedział: niech się nie gniewa mój pan, że jeszcze tylko raz przemówię. A gdyby znalazło się tam 10, odpowiedział: nie zniszczę go ze względu na tych 10. Gdy pan skończył rozmowę z Abrahamem, odszedł Abraham, zaś wrócił do siebie. I dwaj aniołowie przyszli wieczorem do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Gdy Lot ich zobaczył, wstał i wyszedł im naprzeciw i skłonił się twarzą do ziemi. Powiedział: to proszę, moi panowie, wstąpcie teraz do domu swego sługi. Przenocujcie i umyjcie sobie nogi. Potem rano wstaniecie i pójdziecie w swoją drogę. Oni odpowiedzieli: nie przenocujemy na ulicy. Gdy bardzo na nich nalegał, zboczyli do niego i weszli do jego domu. Wtedy wprawił im ucztę i napiekł pszczelego chleba jedli. Lecz zanim się położyli, mężczyźni z miasta, mężczyźni z Sodomu, młodzi i starzy, mieszkańcy ze wszystkich stron otoczyli dom i wołali do Lota i zapytali go: gdzie są ci mężczyźni, którzy przyszli do ciebie w nocy? Wprowadź ich do nas, byśmy z nim obcowali. Wtedy Lot wyszedł do nich do wejścia i zamknął za sobą drzwi i powiedział: moi bracia, proszę was, nie czyńcie tak niegodziwie. Mam dwie córki, które jeszcze nie obcowały z mężczyzną. Pozwólcie, że wprowadzę je do was, a czyńcie z nimi, co się wam podoba. Tylko tym mężczyznom nic nie czyńcie, bo dlatego weszli pod cień mego dachu. Oni odpowiedzieli: odsuń się, i dodali: ten przyszedł tu jako przybysz, a nas chce sądzić. Z tobą postąpimy gorzej niż z nimi. I napierali gwałtownie na tego mężczyznę, na Lota, i przybliżył się, aby wyważyć drzwi. Ale ci mężczyźni wysunęli ręce, wyciągnęli Lota do siebie, do domu i zamknęli drzwi. Mężczyzn zaś, którzy byli u drzwi domu, od najmniejszego aż do największego, porazili ślepotą, tak że na próżno usiłowali znaleźć drzwi. Popatrzmy na tą historię. Po pierwsze, Bóg jest sprawiedliwy, natomiast zawsze daje osłonę swoim ludziom, sprawiedliwym, którzy nie zboczyli jeszcze na tą tak na złą ścieżkę, jak ci ludzie, którzy mieli być sądzeni w Sodomie. I tym przykładem jest Lot. Dla jednego Lota Bóg wysłał aniołów do Sodomy, żeby go uratowali i wyprowadzili jego rodzinę z miasta. Dla jednej osoby całe miasto było zepsute, ale zanim je Bóg zniszczył, Bóg nie cofnął swojego sądu nad Sodomą przez Lota, ale zanim sąd na to miasto spadł, to najpierw tego Lota z tego miasta wyprowadził, żeby nie zginął, żeby nie był razem sądzony z tymi niesprawiedliwymi. Co jeszcze tu widzimy? Że Boże działanie, Boży sąd nie odbywa się od razu. Tak samo teraz czekamy na sąd. Jest ten czas, w którym każdy człowiek może się nawrócić, może przyjąć Chrystusa, może odwrócić się od złego postępowania i stanąć po dobrej stronie. Natomiast przyjdzie kiedyś taki czas, tak jak na Sodomę, przyjdzie taki czas, że po prostu wszystko się skończy, przyjdzie sąd, świat się skończy, ten, który znamy, i będziemy sądzeni. Będzie taki punkt graniczny, tak? I zawsze jest taki punkt graniczny, że do pewnego momentu złodziej na przykład może ileś tam razy ukraść w swoim życiu, a nie od razu stanąć przed sędzią i iść do więzienia, tak? Może kraść przez 20 lat, a dopiero po 20 latach stanąć przed sędzią. Tak samo jest teraz. Mamy taki czas, ale nie wiemy, ile go mamy. To jest jedna sprawa. Dlatego nie ma, że tak powiem, czasu zwlekać na to, żeby przyjąć łaskę od Boga i się nawrócić. To był sąd nad Sodomą, natomiast oczywiście wcześniej był sąd nad całą ziemią. Cała ziemia, oprócz Noego, tak, była niesprawiedliwa. Byli sądzeni przez Boga przez potop. No i teraz też popatrzmy na to wydarzenie, że Bóg tak naprawdę... Ludziom się wydaje, że Noe, nie wiem, zbudował arkę, wsiadł do niej, wziął te zwierzęta i był potop od razu, tak? Że Bóg osądził tą ziemię i tyle. Wcale tak nie było. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana.
To są dzieje rodu Noego. Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach i Noe chodził z Bogiem, a Noe spłodził trzech synów, Sema, Hama i Jafeta. Ale ziemia zepsuła się w oczach Boga i napełniła się nieprawością. Wtedy Bóg wejrzał na ziemię, a to była zepsuta po wszelkie ciało, wypaczyło swoją drogę na ziemi. Bóg powiedział do Noego, nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości. Wytracę je więc wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drewna gofer. Zrobisz w arce przegrody, oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą, a zbudujesz ją w ten sposób. Tu już nie będę tego czytał. Ja sprowadzę potop wód na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą zawrę moje przymierze i wejdziesz do arki i ty, i twoi synowie, i twoja żona, i żony twoich synów z tobą. I ze wszystkich zwierząt wszelkiego ciała po jednej parze wprowadzisz do arki, aby uchowały się z tobą żywe. Będą to samiec i samica. Z ptactwa według jego rodzaju i z bydła według jego rodzaju i wszelkich ziemskich zwierząt pełzających według ich rodzaju, po parze z każdego rodzaju wejdą z tobą, aby żywe zostały. Gdy weźmiesz ze sobą wszelki pokarm, który się nadaje do jedzenia i zabierzesz do siebie i będzie z tobie i im za pokarm. I Noe tak uczynił. Zrobił wszystko tak, jak mu Bóg rozkazał. Potem Pan powiedział do Noego, wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. Od czasu, kiedy Noe zaczął budować arkę, czyli jak miał 500 lat, do czasu potopu, gdy miał 600, minęło 100 lat. Ludzkość miała 100 lat na to, żeby zmienić swoje postępowanie. Potop nie wyglądał tak, że Noe w jeden dzień dowiedział się od Boga, że przyjdzie sąd na nich, bo żyją źle. I drugiego dnia wsiadł do arki i popłynął, a reszta została zatopiona. Nie, to trwało 100 lat. Ludzie mieli czas na to, żeby zmienić swoje postępowanie. I teraz jedno pytanie, czy Bogu zależy na tych ludziach? Czy Bogu zależy na prorok i o tym, jak Izrael był upominany, to zaraz przeczytam. Natomiast jeszcze odniosę się do niego. Tego przykładu, jak Bóg może być miłością, tak? Skoro jaka to jest miłość? Gdzie ta miłość? No właśnie jest taka miłość, że grzech niszczy człowieka. Niszczy i prowadzi nas do śmierci. Do śmierci po pierwsze duchowej i do braku łączności z Bogiem, bo grzech oddziela nas od Boga. I do tego, żebyśmy po prostu żyli sami sobą, zajmowali się sobą, zaspokajali swoje pożądliwości, swojego ciała i po prostu grzech nas degeneruje i sprowadza na nas cierpienie, którego my na początku nie widzimy. Na początku widzimy tylko te przyjemności, tak? Z grzechu. I Bóg jest miłosierny, że po prostu, że nas napomina, że wysyła ludzi i oprócz tego, że dał nam kompas w naszym wnętrzu, taki jak sumienie, które nam mówi. Które oczywiście możemy zagłuszyć, możemy się nim nie kierować. Po jakimś czasie możemy też je po prostu tak uśpić, że nie będziemy już odczuwać sumienia. Więc tak, Bóg jest miłością i Bóg jest miłosierny, się o nas troszczy. I dlatego to się dzieje, to wszystko, co tutaj jest napisane. Sąd i sprawiedliwość jest bardzo ważna. W każdego życiu jest ważna i każdy tego pragnie. Każdy pragnie sprawiedliwości. I Bóg jest idealną sprawiedliwością, ale też jest cierpliwy i miłosierny. Dlatego daje człowiekowi czas na to, żeby się nawrócił. Co widzimy tutaj? Tutaj dał 100 lat. Sodoma i Gomora też miała, zanim została zniszczona, to Bóg tam słyszał o niej, ale przez ileś tam lat oni tak żyli, funkcjonowali, tak? Sąd nie przyszedł od razu, jak oni zaczęli już źle czynić, tylko dopiero po jakimś czasie. Zawsze daje czas. I o to, żeby pokazać, że Bóg daje czas. Bóg kocha ludzi. I Bóg kocha swoje stworzenie. Najlepsza jest Księga Jonasza.
jak wiemy z Księgi Jonasza, Jonasz nie chciał iść do Niniwy, ponieważ uważał, po prostu, bał się też tam iść, bo wiedział, co tam się dzieje. Nie chciał, żeby się nawrócili, on sam nie chciał, nie kochał tych ludzi po prostu. Nie chciał im głosić, żeby się, bo martwił się, że się nawrócą, nie chciał, żeby się nawrócili, bo nie lubił tych ludzi po prostu. Nie lubił, to może mało powiedziane. I robił wszystko, żeby tam nie iść. Natomiast jaki jest stosunek Boga do tych ludzi, którzy żyli w Niniwie? Tu przeczytajmy sobie końcówkę Księgi Jonasza. Ale Jonaszowi bardzo się to nie podobało i rozgniewał się. Jak ten ci Niniwijczycy się po prostu odwrócili się do grzechu i Bóg im sąd cofnął. I modlił się do Pana. Mówił: proszę Panie, czy tego nie mówiłem, gdy jeszcze byłem w swojej ziemi? Dlatego zaraz uciekłem do Tarszysz, gdyż wiedziałem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i litościwym, nieskorym do gniewu i pełnym wielkiego miłosierdzia, który żałuje nieszczęścia. A teraz, Panie, proszę, zabierz ode mnie moje życie, bo lepiej mi umrzeć niż żyć. Pan odpowiedział: czy to dobrze, że tak się gniewasz? Wyszedł więc Jonasz z miasta i usiadł po wschodniej stronie miasta. Tam zrobił sobie szałas i usiadł w jego cieniu, by zobaczyć, co się stanie z tym miastem. A Pan Bóg sprawił, że nad Jonaszem wyrosła tykwa, aby zasłaniała jego głowę i chroniła go przed upałem. I Jonasz bardzo się cieszył z tej tykwy. Ale nazajutrz o świcie Bóg sprawił, że robak podgryzł tę tykwę, także usła. Gdy weszło słońce, zeszło słońce. Bóg wzbudził suchy wiatr wschodni i słońce tak prażyło głowę Jonasza, i że omdlewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: lepiej mi umrzeć niż żyć. I Bóg powiedział do Jonasza: czy to dobrze, że tak się gniewasz z powodu tej tykwy? I odpowiedział: to dobrze, że się gniewam, nawet aż na śmierć. Wtedy Pan mu powiedział: żałujesz tej tykwy, przy której nie pracowałeś, ani nie dałeś jej wzrostu. Wyrosła w jedną noc i w jedną noc uschła. A ja miałbym nie żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym jest więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić swojej prawej ręki od lewej, a także wiele bydła. Po pierwsze, w postawie Jonasza możemy zobaczyć nas po prostu. My myślimy, że ten świat tak jakby należał do nas. Gniewamy się na różne rzeczy, nie rozumiemy różnych rzeczy. Tak, nie chcemy, żeby ktoś zły został zbawiony. Tak na przykład rozmawiam, nie wiem, z kimkolwiek na temat tego, że opowiadam jakieś świadectwo o ludziach, którzy byli na dnie. Na przykład Jezus ich z tego wyciąga. I tak jakby ci ludzie się gniewali na tą dobroć Bożą, tak jak Jonasz się gniewa tutaj, tak? Że Panie, wiedziałem, że jesteś litościwy, nieskory do gniewu, pełny wielkiego miłosierdzia, który żałuje za nieszczęścia, tak? Jakby to sprawiało trudność. I mówią: no, tak, chlał tyle lat, albo nie wiem, ćpał, albo coś robił. I co teraz? No, i teraz co, sumienie go ruszyło? I teraz taki bogobojny niby jest? I tak ludzie mają takie podejście po prostu, tak? I właśnie to jest identyczne podejście jak Jonasza. Że my mamy za złe Bogu, tak jakby to jego miłosierdzie, tak, że jest taki miłościwy, że jest litościwy. A z drugiej strony nie chcemy, żeby Bóg patrzył na nas. Bo my w swoich oczach się wydajemy sprawiedliwi, dobrzy, że my jesteśmy dobrzy, przecież nic złego w życiu nie zrobiliśmy. Tak? I mamy Bogu za złe to, że komuś złemu odpuszcza i przebacza. Tak? I że ten człowiek dostaje nową szansę od Boga. A sami po prostu mamy nienawiść i do Boga za to, i do tych ludzi, że byłeś taki, taki, co teraz sobie myślisz, tak? Gniewamy się na to. No i to jest identycznie, a Bóg tutaj pokazuje, że On się każdym człowiekiem, tak? Któremu dał życie, bo to nie, tak jak powiedział do Jonasza, nie Ty się starasz nad tym stworzeniem, tylko Bóg się nad tym stara. Bóg się stara nad każdym człowiekiem. Bóg się stara nad tym, żeby każda roślina, żeby wszędzie dotrzymywała światło słoneczne, deszcz. Żaden człowiek się nad tym nie stara. Żaden człowiek się nie stara nad tym światem. To Bóg się nad tym stara. Duch Święty się stara nad tym, żeby ludzie Go poznali, żeby ludzie
widzieli, żeby byli, żeby mieli światło, żeby ich sumienie pobudzało, tak? Żeby doprowadzić ich od złego do dobrego, żeby odprowadzić ich do prawdy, tak? To Bóg się nad tym stara, używa do tego ludzi też, ale On się nad tym stara. I to jest Jego pole. A my czasami mamy do Boga pretensje o to, tak? Tak jak Jonasz miał pretensje, że czy ja się tu staram, że ja się tak narobiłem, tak? Ja tu tyle dobrego zrobiłem, nigdy nikogo nie skrzywdziłem, a tu taki gość, no i co? I on też pójdzie do nieba? To jest właśnie to, że ludzie dobierają sobie punkt patrzenia od tego, jak im jest wygodnie, tak? Na przykład, jak wejdziesz na Hitlera, tak, to każdy mówi, że tak, to on powinien, znaczy każdy, nie każdy teraz mówi, tak, że powinien iść do piekła, tak, że pójdzie do piekła. Ale jak już wejdziemy na siebie, że wystarczy, że kłamiesz, cudzołożysz i już popełniłeś wobec Boga grzech, który cię oddziela od Boga, tak? I wtedy wchodzi, to co? Ja jestem tak jak Hitler? No nie jesteś tak jak Hitler, ale każdy musi zobaczyć to w sobie, że zgrzeszył i odwrócić się od swojego grzesznego życia. Nieważne jaki to jest grzech. Nieważne, czy to jest grzech, który mało szkodzi ludziom, czy dużo szkodzi ludziom, tak? Bo nasze tak uczucia mówią, a uczucia nie mają nic do tego. Po prostu jest prawo Boże, które jest nadane, tak jak prawo w danym państwie. Jeżeli je przekroczysz, to przekroczyłeś to prawo i należy się za to taka i taka kara, tak? Za przekroczenie prawa Bożego, czyli tak jak Bóg powiedział na początku Adama i Ewy, że za każdy grzech należy się śmierć. Natomiast tak jak no, czytaliśmy tutaj, no Bóg jest miłosierny, litościwy i daje każdemu czas. Do każdego przemawia, do każdego w jakiś sposób chce dotrzeć, tak? Do ludzi w Niniwie, tak? Wysłał tam Jonasza, żeby głosił i oni się nawrócili. Do różnych miejsc Bóg wysyła różnych ludzi, żeby ci ludzie mieli szansę się nawrócić. I tak samo, i to też dotyczy Izraela. To nie jest tak, że naród wybrany, to jest już, o, jesteśmy zbawieni. Tylko do Izraela Bóg wysyła proroka, wielu proroków. I Bóg naprawdę chce, żeby ludzie się nawrócili. A jeśli tego nie usłuchacie, moja dusza będzie płakać w skrytości z powodu waszej pychy, a moje oko będzie nieustannie płakało i roniło łzy, bo trzoda Pana zostanie pojmana. Powiedz królowi i królowi, ukoszcie się, usiądźcie na ziemi, bo spadła z waszej głowy korona waszej chwały. Miasta południe będą zamknięte i nikt nie otworzy. Cała Juda zostanie uprowadzona do niewoli, zostanie całkowicie uprowadzona. Podnieście swoje oczy i patrzcie na tych, którzy przybywają z północy, gdzie jest ta trzoda, którą ci powierzono. Twoja wspaniała trzoda. Co powiesz, gdy on cię nawiedzi? Ty bowiem nauczyłaś ich, aby byli wodzami i zwierzchnikami nad tobą. Czy nie ogarnął cię bóle jak rodzącą kobietę? A jeśli powiesz w swoim sercu, dlaczego to mnie spotkało? Z powodu ogromu twojej nieprawości i poły twojej szaty zostały odkryte i twoje pięty będą gwałtownie obnażone. Widzimy, że Bóg płacze z powodu waszej pychy, tak? Bóg cierpi, normalnie tak jak cierpi ojciec, jak jego dzieci idą w złą stronę. Tak samo Bóg cierpi, tak? I jak tylko Bóg zobaczy, że Jego ludzie, że Jego lud, czy ty po prostu odwracasz się od swojego grzechu i idziesz do Niego i szukasz Go i odrzucasz swoje stare życie, tak? To Bóg się cieszy na to i może zmienić swoje zdanie, tak? Jeżeli Bóg postanowi osądzić, tak jak na przykład Niniwę postanowił osądzić i ty się odwrócisz od swojego grzechu, to Bóg też zmieni zdanie wobec ciebie, tak? Bo Bóg jest miłosierny. Gdy raz ogłoszę przeciwko narodowi i przeciwko królestwu, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. A jednak ten naród, przeciw któremu mówiłem, odwróci się od swojego zła,
Będę żałował nieszczęścia, które zamierzam na niego zesłać. Innym razem ogłoszę o narodzie i królestwie, że je zbuduję i zasadzę. Jeśli jednak uczyni to, co złe w moich oczach i nie usłucha mego głosu, ja będę żałował tego dobrodziejstwa, jakim obiecałem je obdarzyć. Dlatego powiedz teraz do Judejczyków i do mieszkańców Jerozolimy. Tak mówi Pan, oto przygotowuję na was nieszczęście i obmyślam zamysł przeciwko wam. Niech więc każdy zawróci ze swojej złej drogi. Poprawcie wasze drogi i czyny. Ale oni odpowiedzieli, nic z tego, pójdziemy raczej za własnymi zamysłami. Każdy będzie postępował według uporu swojego złego serca. Dlatego tak mówi Pan. Zapytajcie teraz wśród pogan, czy ktoś słyszał coś takiego? Straszny czyn popełniła dziewica Izraela. Czy człowiek opuści śnieg ze skalistych pól Libanu? Czy ktoś opuści zimne wody płynące z daleka? Ale mój lud zapomniał o mnie, pali kadzidło marnościom, które sprawiły, że ptyka się na swoich drogach, na starodawnych ścieżkach, by chodzić po ścieżkach po drodze nieutorowanej, aby zamienić swoją ziemię w spustoszenie, wieczne świstanie. Każdy, kto będzie przez nią przechodził, zdumieje się i będzie kiwał głową. Widzimy, że Bóg, w zależności od tego, jak my postępujemy, zmienia swoją decyzję wobec nas, tak? Popatrzmy na to z perspektywy Bożej, że Bóg jest miłosierny, jest litościwy, jest z charakteru Bożego. I teraz popatrzmy na to wszystko, nie? Że Bóg tak naprawdę jest miłością, bo jest cierpliwy, jest miłosierny, jest litościwy, jest cierpliwy, bo daje nam czas, jest sprawiedliwy, bo nie każe nas za byle co, tylko każe nas za zło, za nasze grzechy, za to, że przestępujemy prawo Boże, za to, że występujemy przeciwko Niemu. Jest sędzią sprawiedliwym i będzie sąd. I w Nowy Testament mówi dokładnie to samo. Dokładnie to samo mówi. Jezus mówi, cały czas zbliżyło się Królestwo Boże, pokutujcie, nie grzesz, idź i nie grzesz więcej. Bóg ci przebaczył twoje grzechy, idź i nie grzesz więcej. Cały czas to powtarza. I mówi też, Jezus mówi o sądzie. Jezus nie mówi, że nie będzie sądu. Jezus nie mówi, że jest miłością i wszystkich przygarnie, nieważne co robią w życiu. Nie, w ogóle tego nie ma w Nowym Testamencie, tak? I nigdzie tego nie ma. No i może zakończmy na tym. W Nowym Testamencie też jest dużo rzeczy na ten temat, że Bóg chce was po prostu zaprosić do tego, żebyście studiowali, żebyście zobaczyli to przez własne studium, nie przez to, że ja wam coś powiedziałem, ale Bóg w Nowym Testamencie mówi po prostu, że chce, żeby wszyscy doszli do poznania prawdy. Jezus mówi, że Boży sąd zwleka z przyjściem, przez to, że Bóg jest łaskawy i cierpliwy i czeka na to, żeby wszystkich doprowadzić do pokuty. Oczywiście ludzie mają wolną wolę i Bóg tej wolnej woli nie zabiera. I to jest kolejny temat, który poruszę może w następnym odcinku. Wolna wola. Że ludzie też nie mogą sobie z tym poradzić, bo wielu ludzi mówi, że no po prostu Bóg źle urządził ten świat, tak? Bo oni by to lepiej zrobili, żeby nie było zła. Natomiast po prostu studiujcie i Bóg jest. Pamiętajcie o tym, że Bóg jest najpierw sprawiedliwy, jest sędzią, później dopiero jest miłosierny, tak, jest miłością, tak, a nie odwrotnie. Bóg nie może zamknąć oczu na żadne zło. I dlatego Jezus umarł, dlatego przyszedł tu i Jezus umarł na krzyżu, dlatego Bóg tu przyszedł i umarł na krzyżu, nie dlatego dla zabawy, tylko właśnie, żeby się stała sprawiedliwość Boża, żebyśmy teraz mogli zacząć nowe życie w Chrystusie, bez ciężaru grzechu, mogli iść przez resztę życia już wolni dzięki temu. Nigdzie w Słowie Bożym nie ma czegoś takiego, że jesteśmy wolni, bo Bóg jest miłością. Nie ma tego i tyle. Dziękuję Ci za ten odcinek. Mam nadzieję, że trochę chociaż naświetliłem Ci sprawę. Na pewno jest jeszcze wiele pytań. Pisz na maila, z miłą chęcią odpowiem, wdam się w dyskusję kulturalną i porozmawiamy, nie ma problemu.
Ja Cię pozdrawiam i niech pokój Jezusa Chrystusa będzie z Tobą. Amen.